Wydłużanie i skracanie odcinków za pomocą skali. Ustalmy pojęcia. Skala 1 do 1 to wymiar rzeczywisty, czyli punkt wyjścia. Dany odcinek, który będziemy albo skracali, albo wydłużali, biorąc pod uwagę odpowiednią wartość skali. Tutaj odcinek ten składa się z czterech jednostek. A zatem wymiar rzeczywisty to 4 jednostki. Wybieramy sobie skalę 2 do 1 i pytanie: co należy zrobić, aby zbudować odcinek w takiej właśnie skali? Skala 2 do 1 powiększa wymiar rzeczywisty dwukrotnie, a zatem najpierw narysowałem odcinek długości 4 jednostek, następnie wydłużamy go o 4 jednostki, no i otrzymujemy odcinek długości 8 jednostek, czyli w skali 2 do 1. Wybierzmy sobie kolejną skalę, czyli 3 do 1. Skala 3 do 1 trzykrotnie zwiększa długość odcinka w wymiarze rzeczywistym, czyli w skali 1 do 1. A zatem ponownie rysujemy taki odcinek, czyli składający się z czterech jednostek i proszę bardzo, zwiększamy go trzykrotnie, otrzymując oczywiście 12 jednostek. Tym samym narysowaliśmy ten odcinek w skali 3 do 1. Podsumujmy. Skala 1 do 1 oznacza wymiar rzeczywisty. Skala 2 do 1 dwukrotnie zwiększa długość odcinka. Skala 3 do 1 trzykrotnie zwiększa długość odcinka. I podobnie możemy wyliczyć długość odcinka w skali 4 do 1, czyli czterokrotność w skali 1 do 1. Rysujemy ponownie odcinek składający się z czterech jednostek, i następnie czterokrotnie go wydłużamy, otrzymując oczywiście 16 jednostek. Proszę bardzo. Czyli należy tutaj zapamiętać, jeśli wartość skali jest większa niż 1, to wówczas skala powiększa. Ile razy powiększa? Tutaj wartość liczbowa pokazuje 2 razy, 3 razy oraz 4 razy. Teraz zajmiemy się skracaniem odcinka. Zmieniłem troszeczkę Układ graficzny. Nadal mamy odcinek składający się z czterech jednostek. W skali 1 do 2 będzie to odcinek dwukrotnie krótszy. A zatem skracamy odcinek w skali 1 do 1 dwukrotnie, otrzymując dwie jednostki. Z czterech dostaliśmy dwie jednostki. Wybierzmy kolejną skalę, czyli skala 1 do 3. I w tym momencie ponownie będziemy skracali odcinek w skali 1 do 1, tym razem trzykrotnie. Otrzymujemy oczywiście z czterech jednostek długość, którą tutaj w przybliżeniu zaznaczam, czyli 1 trzecią odcinka w skali 1 do 1. No, i wreszcie wybierzmy jeszcze skalę 1 do 4, czyli odcinek w skali 1 do 1 jest czterokrotnie skrócony. Tutaj możemy zaznaczyć dokładnie jedną jednostkę, czyli 4 jednostki dzieliliśmy przez 4, otrzymując jedną jednostkę. Zmniejszanie i zwiększanie wielokątów przy pomocy skali. Narysujmy dowolny wielokąt, czyli skala wyjściowa 1 do 1, a zatem wybieramy sobie jakikolwiek wielokąt i będziemy chcieli go przekształcić w odpowiedniej skali. Najpierw narysujmy ten wielokąt i podpiszmy jeszcze długości jego boków jednostkami. Tutaj nie podaję oczywiście długości w konkretnych jednostkach, tylko liczbę kratek, które stanowią długości odpowiednich boków. Mamy wielokąt. Teraz będziemy go rysowali w skali 2 do 1. Wybieramy sobie dowolny bok. Przypuśćmy, że bok długości równej 3 jednostkom. Następnie stwierdzamy, że skala 2 do 1 zwiększa ten bok dwukrotnie, a zatem otrzymujemy 6 jednostek. Tutaj wydłużyłem, właśnie 3 jednostki do 6 jednostek. Rysujemy kolejny bok. Ma on długość równą dwóm jednostkom, no i postępujemy analogicznie, czyli zwiększamy go dwukrotnie, jako że skala 2 do 1 oczywiście wszystkie boki będzie powiększała dwukrotnie. Kolejny bok, postępowanie analogiczne, czyli mamy jedną jednostkę, powiększamy i otrzymujemy dwie jednostki. Kolejny bok, mamy dwie jednostki, powiększamy dwukrotnie i otrzymujemy cztery jednostki. Następny bok ma długość równą 5 jednostkom, czyli wydłużamy o 5 jednostek i otrzymujemy 10 jednostek. Proszę popatrzeć. Kolejny bok ma długość równą 2 jednostkom. Narysowałem właśnie dwie jednostki i teraz wydłużam o kolejne dwie jednostki. Kolejny bok wielokąta ma długość równą 3 jednostkom. Skala 2 do 1 dwukrotnie zwiększa ten bok, otrzymujemy tym samym 6 jednostek. I pozostał nam jeszcze jeden bok. Ma on długość równą 2 jednostkom, narysowałem przed chwileczką, i wreszcie wydłużam również ten bok, otrzymując 4 jednostki. Cały wielokąt został wobec tego powiększony. Powiększyliśmy konkretnie długości boków, a teraz zaznaczam wnętrze wielokąta, podkreślając, że oczywiście cała figura została powiększona. Mamy zatem w skali 1 do 1 wielokąt oraz 2 do 1. Narysujmy teraz kolejny wielokąt w skali 1 do 1, czyli w wymiarze rzeczywistym, i zajmiemy się tym razem pomniejszeniem tego wielokąta w odpowiedniej skali, czyli w skali 1 do 2, a zatem dwukrotnie będzie on pomniejszony. Znowu wybieramy sobie dowolny bok wielokąta, na przykład 4 jednostki, proszę bardzo. Tutaj pokazuję. Następnie skracamy ten bok dwukrotnie, ponieważ skala jest 1 do 2, a zatem otrzymujemy dwie jednostki. Przechodzimy do kolejnego boku, czyli dwie jednostki, i skracamy dwukrotnie, otrzymując jedną jednostkę. Następny bok wielokąta ma długość równą dwóm jednostkom, i znowu skracamy do jednej jednostki, ponieważ wykonujemy tutaj oczywiście. Podzielenie przez 2 tym samym. 2 podzielone przez 2 daje 1, czyli jedna jednostka. Następny bok wielokąta, czyli proszę popatrzeć, 6 jednostek. Skracamy dwukrotnie, czyli otrzymujemy 3 jednostki. Kolejny bok wielokąta rysuje w skali 1 do 1. Proszę bardzo, teraz skracamy go. Dwukrotnie, czyli z sześciu jednostek dostajemy trzy jednostki. I następny bok wielokąta, czyli dwie jednostki, skracam otrzymując jedną jednostkę, ponieważ oczywiście dzielenie jest 2 przez 2. Następny bok wielokąta ma długość równą 4 jednostki, skracamy dwukrotnie, mamy dwie jednostki. Teraz celowo wybieram tutaj bok, który idzie po przekątnych odpowiednich kratek i możemy posługiwać się tymi przekątnymi. Wybieramy oczywiście połowę tego odcinka, czyli mamy skrócony dwukrotnie ten odcinek bez posługiwania się kon konkretnie długościami kratek. I wreszcie bok o długości 6 jednostek skracamy do 3 jednostek. Pozostaje tylko uzupełnić ostatni bok wielokąta. Proszę bardzo, mamy już cały wielokąt narysowany. Oczywiście przeskalowaliśmy boki wielokąta, teraz zaznaczyłem wnętrze wielokąta i wewnątrz umieszczam skalę, ponieważ jest to informacja o tym, ile razy wielokąt wyjściowy, czyli wymiarze rzeczywistym został pomniejszony. Zadanie dla ciebie. Narysuj rysunek figury w skali 1 do 4, a zatem czterokrotnie ją pomniejsz. Następnie wykonaj analogiczny rysunek w skali 3 do 1, czyli trzykrotnie powiększ figury przedstawione na rysunkach.